Ok, wygonili nas, więc lecimy sobie R1 do góry. I co my tu mamy? Co my tu mamy, proszę państwa? Good show, Crash. The Komodo brothers obviously lacked your metal. But now's not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember, the world is counting on you. Ta. Co jedynie powiedział Cortex to: o, pokonałeś Komodo Bros. No ładnie, idzie ci coraz lepiej. Oby tak dalej. Tymczasem kontynuuj zbieranie kryształów. Mamy tym razem Warp Room ściekowy, kanalizacyjny. I tutaj mamy praktycznie tylko jeden poziom kanalizacyjny. I tyle w zasadzie. Ale nie robimy tutaj poziomów po kolei, więc zróbmy sobie na początku Bear Down. Tak na rozgrzewkę. Bear Down, jak sama nazwa wskazuje, jest to drugi typ poziomu z Polarkiem. Jak sami zresztą widzicie, musimy tym razem z wielkiej góry zejść na sam dół, ponieważ Panicz Polar na nas tam na dole czeka. I co, lecimy sobie z Koksem. Tym razem sceneria jest grana w popołudniu i mamy nowe zmiany. Przede wszystkim jest więcej totemów, co trzeba zauważyć. Więcej jest tych bajorek z zimną wodą, co trzeba również dostrzec, ale to nie jest koniec, proszę państwa, ponieważ zmiany dopiero się rozkręcają. My friend. Okej. Tutaj mamy checkpoint pierwszy. Na razie jest wszystko git. O, proszę bardzo, a kogo my tu mamy? Czyżby to byli asystenci doktora Neocortex, którzy trzymają kilkukilogramowe kwadraciki lodowe lub po prostu lód? Albo lodowe skrzynki? Kij tam ich wie. Może lubią. I to jest właśnie najgorsze, jeżeli chodzi o unik, ponieważ można ich uniknąć jakby przedostając się pod tą całą, pod tym całym lodowym czymś. Aczkolwiek oni mają na tyle opóźniony zapłon, że oni raz sobie chwilę postoją z tym i zaraz tak raptem to zrzucą ci na pysk. To jest mega triggerujące. Jak sami zresztą widzicie. No, teraz się udało, jest gitara. Oki. Super, świetnie. No i to było pięknie uniknione. Dwie skrzynki, nitro. A, i tyle. Czyli mamy już wszystkie skrzynki zebrane z tego poziomu. Nice one! Yes! No i proszę bardzo. Poziom zrobiony na 100%. Pyryocyenyt procent. Oczywiście z ucha wyleciał teraz kryształ i z ucha również klejnot wyleciał. No, zasłużyłeś na taniec, Crash. Teraz mogę ci powiedzieć, że zasłużyłeś na taniec. Okej. Więc teraz co możemy jeszcze sobie zrobić? Zjedźmy może w dół. L1. Bo musimy wrócić do jednego poziomu. Obiecałem, że wrócę tutaj, więc lećmy jeszcze raz do Air Crash. Pewnie zastanawia was to, po co my tu w ogóle wracamy. Otóż tutaj jest jedna taka osamotniona platforma i ja chcę się jej przyjrzeć, ale najpierw oczywiście muszę się do niej dostać, co nie będzie łatwiutkim zadaniem, ale co to dla mnie. Proszę bardzo, udało się tutaj dostać. Moi kochani, witajcie w tajnym Warp Roomie. I Crash and Saint Rogi tutaj troszeczkę złamał swoją zasadę. Otóż jest szansa, że tutaj może pojawić się dialog między Crashem a Cortexem. Tak samo jak Embryo a Crashem. A w jaki to sposób, pewnie się zapytacie? No otóż taki, że twórcy postanowili, że zrobią tutaj coś takiego. I dlaczego ja uważam, że to jest złamanie własnych zasad? To może wam to wytłumaczę w alternatywnej ścieżce do Snow Go.
Otóż jest to złamanie zasad tylko i wyłącznie dlatego, że w oryginale Cortex praktycznie nic nie wiedział o tym tajnym warp roomie. Kompletnie, ten tajny warp room był tajny, przed Cortexem. Nul. Nic tam nie mógł kompletnie nic wiedzieć w tej kwestii. I jakoś dziwnym trafem w tej gierce twórcy złamali tę zasadę i... O! Cortex może sobie tutaj gadać do nas, czyli technicznie Cortex coś... W tej części wie na temat tajnego warp roomu, na to wygląda. No i teraz, jakby to powiedzieć, robimy sobie... Wow, poziomik, tylko tutaj właśnie Aku-Aku pominąłem, nie wiem czemu w ogóle. O! No i proszę bardzo, życia łatwo można zdobyć. Ja mam zamiar z tego korzystać, bo łatwo chcę życia se zdobyć. Tutaj uwaga, nie raszujmy za bardzo. Dwa dodatkowe życia, daje nam już 40. Miałbym o wiele ich więcej, gdyby nie fakt, że głupie śmierci miałem po drodze. O, i oczywiście pingwin. Nie! Zabawne w ogóle jest to, że w tym poziomie mamy tutaj gromadę jeżyków i tak dalej. Znaczy, da, jeżyków. Co zabawne jest to, że w oryginalnym poziomie, w normalnej ścieżce nie było w ogóle jeżyków. Więc nie wiem, idąc tym tokiem, to Snowgo to jest pierwszy poziom, gdzie te jeżyki zadebiutowały. Idąc tym tokiem. Tylko że w alternatywnej ścieżce poziomu. I co z tego, że to jest alternatywna ścieżka, ale to dalej jest poziom Snowgo. Nie żebym tutaj się miał czepiać szczegółów czy coś. O, to było... O Jezus Maria, to co przed chwilą się wydarzyło, to był hit. To był praktycznie hit, nie? Kurwa! Dobra, patrzcie jak lecimy z koksem, z nietykalnością jeszcze. Dobra, mamy to, Jezu, przez chwilę myślałem, że nie zdobędę tego czerwonego klejnocika, nie? Ale bym płakał wtedy, gdybym go tak chamsko ominął. Dobra, to widzimy się teraz w warp roomie już. Nic szczególnego tutaj nie będzie się działo już. Okej. Pierwszy warp room cały zrobiony na 100% jest. Zasłużony taniec dla ciebie, Crash. Zasłużyłeś na niego. Ile mamy procent? 37 już, o kurde, ty! A to jest godzina i 11 minut nagrywania, patrzcie ile procent wbiliśmy. Technicznie moglibyśmy jeszcze zrobić ten. A zobaczmy co się stanie, kiedy polecimy sobie w dół. O, patrzcie, widzicie? Możemy jeszcze bardziej w dół zlecieć. Jesteśmy w tajnym warp roomie, który jest gdzie? Jest pod pierwszym warp roomem. Patrzcie, dzieciństwo zniszczone kompletnie. Haha. Podoba mi się to. To co, na szybkiego zrobimy sobie plant food, gdzie zrobimy sobie czasówkę, jaki poziom. Backtracking do Aircrash i chyba to by było na tyle na dzisiaj. Tak myślę. Trzy poziomy sobie zostawimy na następny raz. Więc tak, tutaj zaczynamy teraz czasówkę, która włączyła się w zasadzie od samego wyjścia. Minuta 9. Nie, w sumie ona się dopiero teraz tutaj włączyła. No ale w oryginalnym Crashu 2, to włączyłaby się ona już od samego wyjścia z poziomu. Więc tyle. I teraz no co? Ona polega na tym samym co poprzednia czasówka, czyli musimy praktycznie... przed upływem tego czasu dostać się do samego końca poziomu i wtedy dostaniemy naszą nagrodę. A co to będzie za nagroda? No żółty klejnot. W sumie myślę, że się każdy domyślił o co chodzi. Pa,
Patrzcie, ile nam czasu jeszcze zostało. Ale jesteśmy, kurde, speedrunnerzy, co nie? I zium, do wody. No i dobra, jesteśmy z powrotem i teraz zaczynamy już normalną ścieżkę, gdzie będziemy ją robili troszeczkę bardziej spokojniej. Ogólnie, powiem wam szczerze, pierwsze trzy warpromy nie są jakoś super długimi warpromami pod względem długości poziomów. No serio, pierwsze trzy warpromy są dosyć krótkawe pod względem długości poziomów. Dopiero od czwartego warpromu wprowadzili trochę dłuższe poziomy, a piąty warproom to praktycznie już jest wielki finał. Więc jesteśmy już w połowie gry, tak na dobrą sprawę, a to jest nadal pierwsza sesja, tak przypomnę. I kurde, coś mi w nosie jeździ, ja pierdzielę. Musiałem się aż trochę podrapać. Prawdopodobnie ten, włosy w nosie. No ta. Trzeba będzie coś zrobić z tym, bo naprawdę przesrana sprawa. I teraz na totalnym speedrunie lecimy do samego końca. W sumie nie powinienem lecieć na totalnym speedrunie, ale trudno się mówi, żyje się dalej, jak to mawiają. Chciałem jeszcze zrobić ten poziom kanałowy, ale trochę mi się to odwidziało, bo jak ci co pamiętają mój V2 z Crasha 2 w Sewer or Later, to będą wiedzieli, do czego ja piję teraz. I proszę bardzo, wszystko zebrane, oprócz relikty czasowej, ale tak to Buenos Aires, Buenos Dias, jak to mawiają. Plant food. Ładnie nam poszło, bardzo ładnie. Brawo. Brawo, 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 Crash. O, jakiś komunikat mamy. Tak, Koko, jedyne co nam tutaj mówiła, to to, żebyśmy za bardzo nie spoufalali się z Cortexem, dlatego że Cortex nie jest do końca, powiedzmy, normalną osobą. No i wiecie, o co chodzi. No generalnie Cortex to śliski typ, jak to ona powiedziała, więc lepiej na niego po prostu uważać i brać na niego oczywiście poprawkę. Teraz wróciłem się do Snowbeast tylko i wyłącznie dlatego, by wam zaprezentować ścieżkę, którą pominąłem, a warto ją również skomentować. Mimo że komentowałem ją w V2, to tutaj no warto po prostu zwrócić na to uwagę. Tak więc widzimy się za chwilę. I proszę bardzo, idziemy teraz do ścieżki czerwonego klejnocika. Tak to właściwie wygląda. To jest po prostu ścieżka, w której jest od zarąbania skrzynek. Czy to skrzynek z Aku-Aku, czy to w ogóle skrzynek z Wumpasami. To jest w ogóle poziom, gdzie jest od groma owoców Wumpa, tak więc jak potrzebujecie sobie zgrindować życia czy coś, to idźcie tutaj, bo naprawdę tutaj myślę, że sobie spokojnie byście zgrindowali. Taka alternatywa do rund bonusowych. U góry jest oczywiście skrzynka z wykrzyknikiem. Ciekawostka, w oryginale ta skrzynka z wykrzyknikiem zawsze spadała po wybuchu TNT, więc nie wiedzieć czemu tutaj tego nie zrobili, ale trudno się mówi. Może nie możemy mieć jakby wszystkiego. No w końcu się udało. Jezus Maria, nawet nie wiecie, ile tutaj żyć straciłem, naprawdę. To jest mega już triggerujące. Właśnie to jest powód, dla którego ja czasami nie lubię w Ancient Trilogy tego, że Crash ma takie momentami śliskie sterowanie, no bo ja odnoszę czasami wrażenie, jakby on celowo nie chciał doskoczyć. Jakby nie wiem, jakby to było mu na rękę lub było mu to po prostu wygodne, żeby nie doskoczyć na drugą stronę.
Ale hej, 47 żyć mamy, no to jest całkiem sporo i sądzę, że jesteśmy w stanie nawet wbić te 99 na spokojnie. Czego ja się spodziewałem? O, to było piękne bardzo z mojej strony. O, to też było piękne. Teraz uwaga na jeżyka, bo się odpali. No i byk. I w taki oto sposób pokazałem wam ścieżkę, gdzie potrzebowaliśmy czerwonego klejnocika tylko po to, by przejść dalej, żeby już mieć tamte skrzynki, żeby zrobić totalne 100%. Tak więc teraz widzimy się na samiutkim końcu poziomu, bo już cały poziom znacie na pamięć. No dobra, wracamy z powrotem. I proszę bardzo, mamy to. Yeah! Dobrze, podoba mi się to. No, Crash sobie wyżygał. No, w sumie niech se zatańczy. Trochę było to uciążliwe przechodzenie tego levelu, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Dobra. To w sumie... Dobra, zróbmy może jeszcze ten tajny poziom, w sensie tą alternatywną ścieżkę do Air Crash. Miejmy to już z głowy, żeby nie było fanaberii tak zwanych. Więc widzimy się na samym końcu tego poziomu. No i jesteśmy gdzie jesteśmy. I teraz za pomocą tych platform, które unoszą się wokół tej środkowej kry lodowej, proszę bardzo, zostajemy się tutaj. Czyli innymi słowy do tajnego warp roomu, gdzie odblokował się nam poziom Air Crash. Albo innymi słowy, alternatywna ścieżka do Air Crash. Raczej w Air Crash, ponieważ tutaj są skrzynki, które powinniśmy zebrać. Ale ja jestem... No... zachłanny na te życie, więc sobie zbiorę. Chociaż dobra, walić to już ostatnie życie, bo... znowu zginę. Pamiętam, że ja kiedyś szukałem tych skrzynek, tych 102 skrzynki, 102 skrzynki. I zawsze się triggerowałem, że nie mogłem ich znaleźć. No cóż. Okazuje się, że trzeba było po prostu w innym poziomie znaleźć alternatywne przejście, które zabierze cię do alternatywnej ścieżki siódmego poziomu. Logiczne. I proszę. 47 skrzynek już mamy zniszczonych. A dopiero zaczynamy poziom. Ale jako, że widzieliście początek tego poziomu, to pozwólcie, że skipniemy sobie. Proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Teraz idziemy sobie właśnie do rundy bonusowej. I lecimy z koksem. Tak ona się właśnie prezentuje. Nie robiłem jej na początku, no bo stwierdziłem, że nie ma to jak najmniejszego sensu, no bo po co mam robić coś, skoro i tak tutaj będę musiał wrócić, bo i tak wszystkich skrzynek nie zdobędę, co nie? Takie trochę moim zdaniem bez sensu, więc dobrze, że robimy ją tu i teraz. O, 50 żyć, już mamy praktycznie połowę. To było naprawdę świetne, oj, naprawdę. Tutaj to chociaż jest fajnie wytłumaczone, że hej, po śmierci, jak nie było checkpointa, to pojawiasz się obok tego. Obok rundy bonusowej, a nie, że raptem spawnicie przy checkpointie i nagle z dupy te skrzynki z bonusu, mimo że poszedłeś później do bonusu, ci się zaliczyły. O Jezu, ale głupota, ale głupota. Zgijmy. Zgijmy. Nie to chciałem zrobić, kompletnie nie to chciałem zrobić. A wyszło jak zwykle. Teraz na kompletnym speedzie lecimy. Powolutku.
A, tam jest na samym końcu skrzynka. Już przez chwilę myślałem, że coś pominąłem. Ale nie, mamy wszystko. Tak jak miało być, tak jest zrobione. Buenos dias, Buenos Aires. Kurde, yeah! Dobrze! Cieszę się z tego powodu. Oj, bardzo się cieszę. Spójrzcie sobie w ogóle na nasze statystyki. Mamy 18 na 42 klejnoty i teraz uwaga. Z kolorowych klejnotów zobaczcie, ile nam brakuje. Tylko jednego. No dobra, skoro brakuje nam tylko jednego, no to tutaj będziemy mogli sobie zapisać. Czyż nie? A zapisałbym sobie... A pierdyknijmy tutaj sobie zapis, czemu by nie? 44%. To jest bardzo dobry wynik. Moi kochani, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta sesja wam się podobała. Ogólnie te trzy prawdopodobnie odcinki wam się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę jest mile widziana, ponieważ... To tylko mi pokaże, że hej, podobało ci się, a jeżeli ci się nie podobało, to łapkę w dół możesz zostawić. Subskrypcję, jeżeli jesteś nowy i spodobał ci się mój content, po więcej. Również grupa na Facebooku oraz Discord, linki są pozostawione w opisie. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z Crash Bandicoot 2 i nie tylko. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem tę sesję nagraniową. Trzymajcie się, cześć i pa pa!